Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Wojciechowska, jestem założycielką i prezeską Fundacji Mnoeza, inicjatorką projektu Młode Głowy, ale przede wszystkim jestem mamą. Jestem zatroskaną mamą, która postanowiła działać. Bo przecież wszyscy wiemy, jak bardzo jest źle w kontekście zdrowia psychicznego młodych ludzi. Wszyscy wiemy, że ten kryzys narasta i to już od bardzo dawna. I wszyscy wiemy, że trzeba działać. Tylko wszyscy się zastanawiamy, jak. My postanowiliśmy najpierw przeprowadzić ogólnopolskie badanie poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi. Wzięło w nim udział 184 tysiące osób uczniowskich. I na podstawie tych wyników opracowaliśmy program profilaktyczny, który właśnie wdrażamy. Ten program nazywa się Godzina dla Młodych Głów. To jest 8 lekcji, każda do przeprowadzenia raz w miesiącu. I ten program jest stworzony po to, żeby nauczyć młodych ludzi rozpoznawać swoje emocje, żeby ich wesprzeć, żeby ich umocnić, żeby normalizować mówienie o zdrowiu psychicznym, żeby normalizować sięganie po pomoc, żeby mówić o higienie cyfrowej. Więc chcemy, żeby każdy młody człowiek, który będzie miał szansę skorzystać z tego programu profilaktycznego, żeby wyszedł z tego wzmocniony i z konkretnymi narzędziami. Słuchajcie, nauczmy się wszyscy pierwszej pomocy psychologicznej. Pierwsza pomoc psychologiczna to jest coś, co może ratować życie. Tak samo jak cały ten program profilaktyczny, Godzina dla Młodych Głów. Tak naprawdę to jest lekcja, która może ratować życie. Dlatego bądźmy w tym razem. Dziękuję za to, co do tej pory i proszę o więcej, bo wiem, że bez Was nie dam rady, a razem będzie nam to zdecydowanie łatwiej zrobić i wdrożyć. Mamy bardzo, bardzo ważną rzecz przed sobą, bardzo. Więc uwaga, oficjalnie startujemy.